Witam Państwa. Ja z kolei w imieniu zespołu autorskiego, w imieniu swoim, no, reprezentuję Szkołę Główną Handlową i pani Magdaleny Jurczyk-Bunkowskiej z Politechniki Opolskiej. No, tylko szkoda, że ta mniej urodziwa część się będzie prezentowała. No niestety mojej współautorki dzisiaj nie ma. Chciałem powiedzieć na temat tego, w którą stronę dąży Business Intelligence, mianowicie na temat koncepcji, technologii, big data. Czy jest to ewolucja Business Intelligence, czy też jest to innowacja przełomowa w zarządzaniu. Także motywacją jest w ogóle to, że od jakiegoś czasu zajmuję się właśnie tym big data, tylko mniej od strony faktycznych jakichś tam metod statystycznych, mniej może od strony technologii, a bardziej interesują mnie kwestie implikacji społeczno-ekonomicznych. No i tutaj dzisiaj celem tej prezentacji jest dyskusja nad tym, czy jest to właśnie innowacja o charakterze kontynuacyjnym czy też przełomowym w stosunku właśnie do Business Intelligence i czy być może jest to coś, co spowoduje wyparcie tych technologii związanych z tradycyjnym rozumieniem Business Intelligence właśnie przez te technologie Big Data. Także no, oba te podejścia będę chciał scharakteryzować, przedstawić także tą koncepcję innowacji przełomowych, no i przeprowadzić dyskusję z tym związaną. Czym w ogóle jest to, co rozumiemy jako Big Data? Na ogół mówiąc o Big Data, no, stosuje się taką, dużo powiedzieć, definicję, tak? No, ale pozwolę sobie odczytać. Zbiory danych, ich metody przetwarzania, które ze względu na rozmiar i złożoność, po pierwsze, nie mogą być zarządzane i przetwarzane przy pomocy tradycyjnych technik i przekraczają możliwości typowych narzędzi bazodanowych w zakresie gromadzenia, przechowywania, analizowania danych. Tutaj podkreśliłem takie słowa. Co to znaczy, że coś jest tradycyjną techniką, czy coś jest typowym narzędziem? No bo tego w zasadzie już nie wiadomo. Krótko mówiąc, czy chodzi nam o nowe zjawisko, wręcz właśnie innowację przełomową, czy też po prostu jest to rozwój wcześniejszych koncepcji, a właśnie w szczególności Business Intelligence. Na ogół mówiąc o Big Data, odwołuje się do raportu, który powstał w czasach, kiedy w ogóle jeszcze to pojęcie nie funkcjonowało, raportu Meta Group sprzed ładnych kilkunastu lat. I tam w oparciu o to powstał model tak zwanych no, kilku V, pierwotnie trzech, określających tam volume, velocity, variety, czyli przede wszystkim duży wolumen przetwarzanych danych. Po drugie, coś, co określamy jako zmienność i dynamika, czyli typowe jest przetwarzanie danych strumieniowych, sensorycznych, które napływają w czasie rzeczywistym. I po trzecie, ta różnorodność w dużym stopniu z tym, że obok danych dobrze ustrukturyzowanych przetwarza się dane takie jak obraz, wideo, dźwięk, czyli dane o dosyć słabej strukturyzacji. Oczywiście z rozpędu po tym modelu 3V to różni autorzy niejako wskakując na ten wózek no, rozbudowywali ten model do 4, nawet do 7V, także kolejne jakieś tam cechy, byle się to na V zaczynało, były dobudowywane. Jednak no, ja się tutaj oprę na tym tradycyjnym modelu tych trzech pierwszych V. I przykładowa definicja, którą na przykład właśnie Gartner Group przedstawia, zresztą który wchłonął tą firmę Meta Group od tego modelu 3V, określa właśnie Big Data jako zasoby informacyjne dużych rozmiarów, które są szybko zmieniające się, charakteryzują się dużą różnorodnością, no, które wymagają efektywnych kosztowo metod, tam innowacyjnych form przetwarzania, umożliwiając poprawę wglądu w dane, podejmowanie decyzji, automatyzację procesów. I to jest właśnie jakby odniesienie faktycznie w definicji do tego modelu 3V, tylko pytanie, czy te wszystkie trzy cechy muszą jednocześnie być spełnione? Tak chyba nie do końca, tak? Bo rzadko tak się faktycznie dzieje. Tam właśnie w tej definicji Gartnera jest stosowane takie lub. Ja na ogół na to patrzę w ten sposób, że no owszem, ten duży wolumen danych jak najbardziej, no bo to jest immanentna cecha big data. Natomiast ja uznaję, że coś, że znaczy samo to nie wystarczy, no bo chociażby weźmy jakieś dane statystyczne, dane z rejestrów publicznych, no to jest jak najbardziej ten
big tam jest, ten volume jest, natomiast no, nie określimy tego jako przetwarzanie big data, no bo co najmniej jedna z tych dwóch pozostałych cech musi być spełniona. Czyli albo właśnie ta szybkość rozumiana jako przetwarzanie w tym czasie takim faktycznie rzeczywistym, albo ta różnorodność rozumiana jako też przetwarzanie danych słabo ustrukturyzowanych. No i teraz z drugiej strony patrząc, no bo tu tematem jest, czy to jest technologia kontynuacyjna, czy też przełomowa. Tu bym się odniósł do koncepcji Christiansena, no już sprzed 20 lat, który zastanawia się, dlaczego firmy, które bardzo dobrze na rynku wyglądają, w pewnym momencie są wypierane przez inne firmy, które oferują całkowicie nowe technologie. Dlaczego te stare firmy nie są w stanie zorientować się, co im grozi i albo całkowicie upadają, albo gdzieś tam schodzą na bok. I w szczególności tam chyba istotne moim zdaniem są dwie cechy w tej koncepcji, że te firmy stare zbyt koncentrują się na tym, co dotychczas mają, podporządkowując się swoim klientom i ich potrzebom tak, jak rozumieją te potrzeby, czyli skupiają się na parametrach technologii tych dotychczasowych, uznanych przez odbiorców jako kluczowe i udoskonalają to, co mają. Natomiast obok powstają nowe technologie, których niejako nie zauważają. Oczywiście ta koncepcja jest czasem krytykowana z takiego punktu widzenia, że to jest spojrzenie już ex post, na zasadzie takiej, że to już można łatwo powiedzieć, no, że kiedyś ktoś czegoś nie zauważył. Ja też trochę chyba na to patrzę w ten sposób, że no, dla mnie to jest całkowicie zrozumiałe, no, bo jest to kwestia ryzyka. W momencie, kiedy powstaje masa jakichś start-upów, które oferują jakieś nowe pomysły, a nieraz jest to wiele startupów w sumie oferujących ten sam pomysł, tylko różnie trochę przedstawiony, no to nie sposób jest no, faktycznie spróbować wejść w te wszystkie pomysły, a na zasadzie normalnego ryzyka część z nich się okaże, że przyniesie sukces i to jest trochę przypadek, tak? No bo to już nie jest kwestia czasem technologii, albo działań marketingowych, albo na pewno naprawdę już czystego przypadku, że akurat komuś to się udało, a komuś innemu, który w zasadzie oferował to samo albo coś lepszego, już się to nie udaje. No i na tej zasadzie mówimy właśnie tu o tych innowacjach przełomowych, określanych jako rewolucyjne, jako przerywające tok rozwoju, czy wreszcie, tak jak no, jeden z szanownych moich przedmówców, nawiasem mówiąc kolega z Instytutu, Michał Goliński, nazywał to, że to są innowacje wywrotowe. No i to IT jest bardzo wdzięcznym jakby przykładem, tu zresztą też to, co Michał Goliński też takie przykłady podawał, jakieś tam mainframe'y, potem minikomputery, mikrokomputery, no weźmy takiego IBM'a, który w ogóle nie wszedł w minikomputery, w mikrokomputery owszem wszedł, ale nie do końca się tam znajdował i obok tej no, wielkiej firmy w zakresie oprogramowania, powiedzmy, pojawił się Microsoft, w zakresie technologii, powiedzmy, procesorowych Intel. Potem ten Microsoft z kolei nie docenił kwestii internetu, no i powstał, powiedzmy, taki gigant jak Google. Z kolei wydaje się, że taki Google nie do końca docenił kwestię portali społecznościowych, no i powstał Facebook i taką siłę uzyskał, no i tak dalej, i tak dalej. To są te przykłady właśnie takich klasycznych w IT technologii, no, które ja tu jednak określam jako po prostu przełomowe. Także tutaj parę cech takich technologii, to już nie będę tego czytał, no bo to mniej więcej wynika z tego, co dotychczas mówiłem. No i teraz znowu wracamy, aha, tu jeszcze to na rysunku przedstawione, czyli to według Christiansena mamy z jednej strony oś czasu, w górę parametry technologii, normalną ewolucją jest stopniowa poprawa tych parametrów i mamy ten korytarz, w którym się poruszamy, w środku korytarza jest ten główny rynek, najliczniejsza grupa odbiorców. No, na górze mamy ten rynek wymagających jakichś tam klientów o bardzo wysokich marżach, na dole ten rynek niszowy z niskimi marżami, no i tą linią przerywaną jest pokazane, jak tu wygląda innowacja przełomowa i ona w pewnym momencie dochodzi do tej czerwonej, normalnej, takiej klasycznej
linii innowacji kontynuacyjnych, no i wtedy klasycznie biorąc, no ta stara technologia co najmniej jest gdzieś tam usuwana na bok. No i właśnie teraz już nawiązując do głównego tematu, czyli jak to się ma do business intelligence i big data. Business intelligence tutaj ja rozumiem w sposób taki dosyć klasyczny, tak? No bo zaraz można powiedzieć, że według tych definicji, które chociażby profesor Dziuba tam przytaczał, to możemy to traktować znacznie szerzej, ale no ja patrzę na business intelligence jako coś, co przede wszystkim oparte jest o technologię hurtowni danych, co wymaga procesu jakiegoś tam ETL, ładowania tej hurtowni, opiera się na danych dobrze ustrukturyzowanych. I co prawda, używamy tam pojęcia OLAP, tego online, no ale jakby cały ten charakter procesu ETL no, stawia to w pewną wątpliwość, no bo owszem, jak już mamy hurtownię, to jest przetwarzanie w czasie rzeczywistym, ale proces ETL no, z kolei powoduje opóźnienie załadowania tej hurtowni, no więc trudno mówić o tym czasie takim rzeczywiście rzeczywistym. No do tego dochodzi powiedzmy charakterystyczne dla business intelligence różnego typu metody statystyczne, data mining i owszem to już też jakby będzie kontynuowane w tym głównym nurcie big data. No i teraz o big data, tak? To są te źródła, jakby przesłanki, dlaczego big data no, powstało, tak? No pomijając normalny postęp technologiczny, że mamy technologię, która jest w stanie przetwarzać te dane, pomijając to, że tych danych ogólnie jest coraz więcej, no ale właśnie już w szczegółach, dlaczego jest ich coraz więcej. Czyli powszechność wykorzystania internetu, smartfonów, innych urządzeń mobilnych, czyli generowanie masy nowych danych, które mogą być przydatne. Powszechna digitalizacja dokumentów, internet rzeczy, stosowanie różnych sterowników, czujników, systemów monitoringu, to już powiedzmy w takiej inżynierii produkcji. Czy też na przykład idea rozpowszechnienia otwartych danych, w szczególności otwartych danych sektora publicznego, które mogą być wykorzystywane do celów biznesowych. To powoduje no, wzrost ilości danych, które potencjalnie mogą być właśnie wykorzystywane do celów biznesowych. Także też zauważmy, że trochę inaczej to zaczyna działać niż w tym tradycyjnym business intelligence. Bo owszem, z jednej strony mamy dane zbierane w konkretnym celu, z jakimś pomysłem ich dalszego przetwarzania, to co też jak najbardziej wcześniej właśnie było, ale z drugiej strony mamy dane, które są gromadzone w sposób pasywny, tak zwane dane resztkowe, które są zbierane niejako przy okazji, tak? A nuż się przydadzą bez jeszcze znajomości tych alternatywnych możliwości ich późniejszego użycia. Natomiast no, pojawia się uzasadnienie biznesowe, żeby tak postępować, no bo po prostu to gromadzenie danych jest coraz tańsze, a może się to nam przyda. Także to zjawisko czasem jest określane jako tak zwana danetyzacja, taki trochę koszmarek językowy, ale to kolejne z tych pojęć, które tam myślę, że Michał może tutaj spokojnie używać w tych swoich prezentacjach. No i stosujemy no, tutaj akurat te same w dużym stopniu metody, co wcześniej, czyli właśnie ten data mining, tu powiedzmy w większym stopniu wchodzi jeszcze uczenie maszynowe. No i to, co też już było charakterystyczne dla business intelligence, czyli wykorzystanie właśnie w dużym stopniu korelacji zamiast przyczynowości, że nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego coś się dzieje, natomiast jesteśmy w stanie wskazać korelacje i to nam do wielu zastosowań biznesowych wystarcza. W nauce to pewnie już trochę gorzej, tak? No bo nauka na ogół oczekuje, żeby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, ale w biznesie to całkowicie nieraz jest wystarczające. Także reasumując, samo to big data, jako te podstawowe wartości dodane, no to one właśnie są związane przede wszystkim z tymi moim zdaniem dwoma kolejnymi poza volume V, czyli właśnie możliwość dostępu do dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym, co nie było typowe dla tego tradycyjnego business intelligence i możliwość składowania i przetwarzania danych właśnie nieustrukturyzowanych czy tam słabo ustrukturyzowanych, co też nie było charakterystyczne dla starego BI-a. I jeszcze tutaj czasem się dodaje jako trzecią taką cechę dostęp do danych z zewnątrz firmy pochodzących ze źródeł ogólnodostępnych, czyli powiedzmy w tradycyjnym BI-u mieliśmy tą hurtownię danych zasilaną naszymi własnymi danymi, natomiast tutaj też do celów biznesowych wykorzystujemy te dane poprzednie. I taki rysunek, który w dużym stopniu podsumowuje to, co tutaj jest i potem już przejdę do konkluzji, uspokajając tu panią profesor. Rysunek, który opiera się na krzywej Fostera,
krzywej S, która pokazuje znowu na osi poziomej mamy czas, natomiast na pionowej umownie jakaś taka przyjęta oś możliwości technicznych. I każda technologia według tej koncepcji ma ten kształt taki S, czyli powolny start, niewielka podaż wiedzy, potem tu już na przykładzie właśnie business intelligence, obszar maksymalnej efektywności rozwoju tej technologii i potem pojawiają się pewne ograniczenia w rozwoju technologii i ta krzywa się wypłaszcza. Natomiast analogiczna krzywa na wyższym poziomie dotyczy kolejnej technologii. Gdybyśmy rzeczywiście patrzyli na to, że Big Data jest pewnym takim następcą, no to teraz mamy ten czas obecnie, kiedy jeszcze powiedzmy te tradycyjne technologie BI-owe no jak najbardziej mają się dobrze, no ale zgodnie z tą teorią, no to one powinny być wyparte przez te no pewnego typu nowości, o których mówiłem, także za kilka lat. No i właśnie wnioski z tego, co tu wcześniej mówiłem. No po pierwsze, myślę, że z tym się Państwo zgodzicie, tak, że koncepcja Big Data opiera się na pewnych nowych przesłankach i ma wiele całkiem nowych cech, których nie miała powiedzmy, nie miało tradycyjne podejście Business Intelligence. I teraz, tu już nie mówię, że musi być, bo różnie na to możemy spojrzeć, ale co najmniej właśnie koncepcja Big Data może być traktowana jako innowacja przełomowa względem BI-a, ale pojawia się oczywiście pytanie, czy tak do końca jest, bo też to, co jest nietypowe, to na przykład firmy, które zajmują się Big Data, no chociażby jednym chyba z wiodących tutaj, jedną z wiodących firm, jednym z liderów jest chociażby SAS Institute, no który był tak samo liderem w rozwiązaniach BI-owych. No więc nie mamy tej sytuacji takiego typowego przegapienia tych nowych rozwiązań przez dotychczasowych liderów. No i poza tym jeszcze jedna kwestia, w ogóle jak rozumieć to business intelligence. I tu oczywiście ja mogę traktować, że to big data jest pewną innowacją przełomową, natomiast czy za kilka lat w ogóle to pojęcie się utrzyma, czy nie nastąpi po prostu coś takiego pojęciowo, że business intelligence zmieni trochę swoje znaczenie i faktycznie wchłonie te cechy big data, to w dużym stopniu znowu marketing. W jaki sposób firmy technologiczne będą przedstawiały te swoje rozwiązania i jak to będą nazywały. No więc co do jakby terminów, to oczywiście byłoby to wróżenie, stwierdzenie, że będzie tak czy inaczej. Natomiast co do cech, to myślę, że rzeczywiście należy traktować te nowe koncepcje Big Data jako innowacje przełomowe w stosunku przynajmniej do klasycznie rozumianego tego BI-a, tego klasycznego Business Intelligence. Także dziękuję.